Cześć! Z niektórymi z Was będę miał okazję spotkać się już w najbliższy czwartek na webinarze, na live'ie o godzinie 20, który będzie dotyczył audytów ofert. Tak sobie zebraliśmy, że w roku 2021 zrobiliśmy około 20 audytów dziennie. Były to darmowe audyty, audyty indywidualne, audyty adsów. Naprawdę mieliśmy ręce pełne roboty. Dlatego też chcieliśmy Wam pokazać, jak my podchodzimy do audytów. Co w ostatnim czasie takiego fajnego na Waszych aukcjach znaleźliśmy. Mam nadzieję, że będzie to inspirujące. A w czwartek nawet będziecie mogli sobie zobaczyć Wasze aukcje, które po prostu poddaliśmy pewnej analizie. Więc zapraszam. Cały czas trwają zapisy, możecie się zapisać i tylko oglądać, możecie zapisać się i wrzucić swoją ofertę. Jeżeli będzie ona wymagała jakichś poprawek, weźmiemy ją oczywiście na warsztat, przebadamy i pokażemy Wam efekt tej naszej pracy, na co zwrócić uwagę. Ale już podchodząc tak, jak to u nas są robione audyty, to korzystamy z e-booka, którego napisaliśmy. To jest checklista Allegro, możecie ją kupić, możecie sami sobie według pewnych obszarów, jest ich 12, jak sobie tutaj zobaczycie, przebadać swoją aukcję i za każdym razem możecie do tej pozycji wracać i da Wam ona tak naprawdę krok po kroku punkty, wskazówki, co należy audytować. Wiem, że z wielu z Was już z tego korzysta i był to super pomysł. Ale od początku roku też już kilkaset tych audytów zrobiliśmy. Pokażę Wam, co takiego fajnego odkryłem. Coś, co mnie zainspirowało. Coś, co pozwala przekładać tą wiedzę na innych klientów. Tu u góry mam 10 zakładek. 10 takich dosyć ciekawych pomysłów. Jedna z aukcji, którą mi podesłał Marcin, bardzo dobra. Od razu zauważyliście tutaj, że wyświetla się podpowiedź Allegro i ja trochę burzę ten mit dotyczący, że tylko cena wygrywa, bo dosyć też mieliśmy sporo zapytań. Paweł, czy w ogóle dzisiaj się jeszcze adsy opłacają? Tak, opłacają, ale trzeba trochę z inną koncepcją do tego podejść, więc to też jest taka mała podpowiedź. Fajna aukcja, dobrze ułożona, wykorzystuje emoji. Ja bym proponował Wam też się wczytać tak naprawdę, co ta aukcja tutaj poleca. Zobaczcie sobie, jak fajnie jest nawet to kółeczko wykonane. Jak jest do czego jest przystosowane, jak je montować. Więc zdjęcie takie lifestyle'owe też super, jego wymiary. I ja uważam, że to jest taki dobry fundament podbudowania oferty. Bo też jak my te audyty przeprowadzamy, indywidualne, to zwracamy oczywiście uwagę na dobór słów kluczowych według algorytmów, trafności, według wyszukiwań użytkowników. Dobieramy oczywiście odpowiednie narzędzia, żeby ta oferta zawierała ich jak najwięcej, ale też coraz częściej zwracamy uwagę na takie odczucia klientów, dlaczego oni by mieli kupić ten towar. Czy dostarczamy im odpowiednie informacje w odpowiedni sposób? Pokażę Wam taki przykład, co też dosyć mocno zmienił mi w głowie w ogóle budowanie aukcji. Ok, drugi przykład. Fajnie, bo no i znowu wyskakuje ten komunikacik. Fajnie, bo kup w zestawie, ten sprzedawca dokłada rozszerzenie gwarancji o kolejne 12 miesięcy. Tutaj gdzieś jest cena 498 zł, być może tego nie zmienił, ale jest wartość 50. I w ogóle zobaczmy sobie, czy to się sprawdza. No jak tutaj widzimy, no sprawdza się. 5 osób kupiło. Mała rzecz, która pozwoliła temu sprzedawcy o 250 zł zasilić swój portfel. Kup w zestawie działa, pamiętajcie o asystencie, macie link poniżej. Ja z tego korzystam, bardzo łatwo zrobić zestawy. Jest to mega proste na podstawie historii, kilka kliknięć myszy i Wasza sprzedaż idzie do góry. Kolejny przykład, też mnie zainspirowała ta aukcja. W ogóle fajnie sprzedawca pomyślał. Zobaczcie sobie tutaj. Pierwszy raz widziałem wyśrodkowany tekst. Oczywiście są tego plusy i minusy, bo na mobile to nie wygląda zbyt fajnie, ale kolejna naprawdę dobra aukcja, która jest zrobiona w taki dosyć estetyczny sposób. Też to potwierdzają zakupy. Być może nie jest tego duża skala, ale cenowo też ten produkt nie jest najtańszy. Kolejny sprzedawca, który już widzimy, że fajnie wypracował swój
swój login, tak? tanierulety.pl, ogromny plusik, dobre logo po prawej stronie za 200 zł. I takich małych tutaj szczegółów jest więcej. Ja nie będę ich wszystkich zdradzał, ale możecie sobie tą aukcję obejrzeć. Jakieś laury, jakości zaufania, renoma, to też jest dosyć istotne. Tak, na granicy regulaminu pewnie i jego łamania, ale na samym dole jeszcze sobie zobaczycie jeden ważny element, co jest w zestawie. Instrukcja fajnie tu pokazane, przy okazji buduje on własną markę, więc też bardzo ciekawy, inspirujący sposób. Ok, przeskakuję do kolejnej. To już chyba piąty przykład. Jeżeli mi powiecie, że cena jest najważniejsza, to właśnie ten przykład to obali. Bo macie cenę 28,90, 47 osób kupiło. I macie wyższą cenę, ale z różnego rodzaju ozdobnikami, czyli moneta, czyli jest też jakiś kupon, tam wcześniej również. Macie tutaj okazję Allegro, no i przede wszystkim promowanie. I zobaczcie, jak ten sprzedawca wypozycjonował, w zależności od tego, ile ta aukcja będzie go kosztowała, u siebie cenę tego produktu. Więc nawet tani produkt nie jest gwarancją tego i to widzę coraz częściej. Mamy kilku takich sprzedawców, że ich strategią było to, że będą najtańsi na Allegro, a potem przychodzą i mówią, że no, są najtańsi na Allegro i ich nie stać na marketing, no bo są najtańsi i wierzyli, że to pomoże. Niestety nie zawsze pomaga, też w zależności od produktu. Więc też mam nadzieję, że trochę wam do głowy wlałem, że nie tylko cena jest najważniejsza. Tutaj fajna rzecz, fajnekrzesła.pl, tak nazwany produkt. Oczywiście nie jest to zgodne z regulaminem, ale bardzo mi się podobało, dlatego wam pokazuję. Kolejny sprzedawca, który był u nas na takim audycie. Pozdrawiam mocno, ciepło, zawodnik, fighter, ale też produkuje swoje produkty i ma pewną koncepcję na nie. Ale też w ostatnim czasie widzę coraz częściej, że opakowanie, że produkt wykorzystywany jest jako część instrukcji. I zobaczcie, od razu tutaj na opakowaniu, jak tą szczękę. Miałem takich szczenek w buzi kilkadziesiąt, bo czynnie amatorsko uprawiałem MMA i boks. Nawet mam dwie walki, wam powiem. Widać tutaj, że na opakowaniu można zawrzeć takie informacje dotyczące, jak korzystać z tego produktu. Bardzo mi się to też spodobało, więc nie ma jakichś pustych przelotów w przestrzeni, tylko wszystko jest przemyślane. To, co może was zaskoczyć, to jest ten przykład. Nie wiem, czy kojarzycie, ja też edukowałem, ale to też pokazuje, że cały czas się Allegro zmienia. Kwestie dotyczące stosowania przyimków do, nazy, w treści tytułów. No i kiedy Allegro je omijało, można było tego nie pisać, a i tak wyszukiwało takie przedmioty. Ale dobrze wiecie, że w przyszłym tygodniu, jeżeli jeszcze jesteście czytelnikiem mojego newslettera albo grupy na Facebooku czy Instagrama, że dajemy takie informacje, o które świadczą o tym, że w przyszłym tygodniu zmienia się po prostu znowu trafność, tak? Bardziej wyszukiwarka może niż trafność, zasady jej funkcjonowania, co też będzie wpadało na trafność. I patrzcie, wyciskarka do cytrusów. No, jestem dla niego sprzedawcy, nie mam takich w ogóle słów kluczowych, ale weźmy przykład wyciskarka cytrusów, no i od razu mi coś skakuje, tak? Mamy tutaj wyciskarka cytrusów. Czyli wcześniej zasada była taka, że jeżeli no nawet nie było tego do w tytule, to wyszukiwało. No dzisiaj już jest pewna zmiana i dlatego uważam, żebyście w przyszłym tygodniu prześledzili swoje listingi, bo ja nie wierzę w mit, że Allegro w pewien sposób dzieli sprzedaż na wszystkich, że gdzieś jest szklany sufit, że nie można tego przejść. Natomiast wierzę w to, że zmiany powodują, że nagle my tracimy albo nie wykorzystujemy pewnego potencjału. Więc też fajny przykład. Zachęcam. Ostatnie dwa. I tu obiecałem, że wrócę do tego, jak ważna jest znajomość grupy docelowej i ich potrzeb. Zobaczcie sobie tutaj pewna zmiana w 2020 roku następuje. Będzie ona dotyczyła telewizji naziemnej, zmiany standardów, nadawania. Ja tak do końca się na tym nie znam, ale tutaj sprzedawca fajnie pokazał, żeby się po prostu na to przygotować, tak? Nawet nie wiem, czy to jest przypadek, ale tutaj 2022 teraz zauważyłem. Więc to też jest istotne, nawet w pewnych aukcjach jego widziałem, że też odbiera sygnał z Polsatu. Tutaj nawet jest chyba to pokazane, bo wydarzenia to część Polsatowa.
Nie wiem, czy akurat to jest Polska, to nie jest ta aukcja. Natomiast to też świadczy o tym, że musicie jednak tego swojego odbiorcę znać. To też fajny trik dotyczący, brawo, twój telewizor jest gotowy na nowy standard telewizji naziemnej. To nie jest tak na napisie, to jest po prostu kanał telewizyjny. Tak, tak sobie domniemam, że taka była wizja. Więc to też jest ważne, wyznać tą drugą stronę i tego, czego ona w danym momencie oczekuje po produkcie. W tym przypadku no po prostu gwarancji, że ten dekoder będzie działał i dostarczy nadawany sygnał. I na samym końcu pomyślcie sobie taką aukcję, którą można by było trudno zrobić. Taki produkt, z którego można by było wykrzesić coś fajnego. I ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że można tak fajnie zrobić aukcję z papieru toaletowego. No zobaczcie. Jest trochę też prześmiewczo, trochę nie, ale tutaj widzę kilka fajnych elementów, ogólnie też kilka złych, jednak próbuję wszystko co najlepsze wyłuskać. I tu dwie takie rzeczy, niestety i tak ten papier kiedyś się skończy, albo co można zrobić z tych wydmuszek, tak? Z tych końcówek po papierze toaletowym, też fajny pomysł. Mówię to raczej bardziej prześmiewczo, nie wiem w ogóle jak to konwertuje, zobaczmy sobie. Jest 48 osób kupiło, ale no ten sprzedawca w pewien sposób się wykazał, pokazał z innej perspektywy papier toaletowy. I ja uważam, ja też jestem takim użytkownikiem, że jako dowód wdzięczności za ten włożony wysiłek bardzo chętnie bym to kupił, gdybym realizował zakupy papieru toaletowego przez internet. Także mam nadzieję, że coś z tych 10 inspiracji weźmiecie do siebie. Chociażby najważniejsze dla mnie by było to, żebyście sobie prześledzili, jak działa wyszukiwarka. Te słowa do, przy, na, jeżeli z nich korzystacie, bo tu możecie dosyć dużo stracić. Pamiętajcie też o tym, że po drugiej stronie jest konsument, który ma pewne oczekiwania, ma pewne bolączki, obawy, obiekcje i też to trzeba zbijać, pokazywać, dobrze komunikować. No i po trzecie takie mniejsze rzeczy, jak można coś na opakowaniu fajnego dać, można zrobić kup w zestawie, co wam przyniesie troszkę więcej pieniędzy w koszyku. Więc to są takie małe rzeczy. Oczywiście zapraszam was cały czas na naszą grupę 4 tysiące użytkowników. Dosyć mocno ją moderujemy, żeby tam nie było ani troli różnego rodzaju, ani dużo reklamy, ani narzekań, tylko staramy się w ofensywie być do różnego rodzaju innych grup, które no nie dają wartości. I jeszcze raz podeślę oczywiście miejsce, w którym możecie się zapisać, taki zegar tyka, który dotyczy właśnie zapisów na audyt. Dostaniecie, obiecuję, dużo fajnej wiedzy. No i na koniec być może takie 2-3 słowa, jak ten audyt u nas wygląda. Jeżeli oczywiście potrzebujecie wsparcia, bo no czujecie, że ta sprzedaż nie idzie w dobrym kierunku, nie macie już na to pomysłu, macie ten szklany sufit. Nawet dzisiaj dostaliśmy takiego maila, że no nic nie idzie wyżej, codziennie Allegro gdzieś blokuje tę sprzedaż dalej, to my chętnie spojrzymy i mamy taką zasadę, że jeżeli widzimy potencjał, to dogadujemy się, tak, przychodzimy przygotowani na rozmowę. Takich audytów zrobiliśmy 8 tysięcy, już ten próg został przebity w tym roku. I jeżeli dochodzi do sytuacji, że nie było wartości, to oddajemy wam pieniądze. Nie było żadnej nigdy takiej sytuacji. Ankietujemy swoich partnerów, pytamy, więc to jest pewnego rodzaju gwarancja satysfakcji. To jest raz. Po drugie, ja zatrudniam osoby u siebie, które są sprzedawcami na Allegro, więc jest to praktyka, nie teoria. Bazujemy na waszej branży, waszych przykładach. Coraz częściej tych przykładów mamy bardzo dużo ze względu na po prostu lata doświadczeń. Więc to też jest plus. Dostarczamy wam ten audyt w postaci wideo. Nie musicie przechodzić przez poradniki, tysiące czytać, tylko od razu macie wskazówkę, co zmienić, na co zmienić i jak powinno być lepiej. Też może pochwalimy się takimi w tym roku największymi sukcesami, bo sprzedawca, pamiętam dwie z tego roku takie sytuacje, które powodowały, że to serducho zaczęło bardziej bić, że to co robię naprawdę jest
wartościowe, kiedy po jednym dniu i pewnej zmianie sprzedawca powiedział, no już mi się to zwróciło, a wystarczyło po prostu inaczej ułożyć kampanię w Adsach Allegro. Z drugiej strony, jakże ten przy Adsach, to też pamiętam sytuację, nie idźcie tą drogą sieci partnerskie, to najgorsza rzecz, która może być na Allegro jako miejsce emisji. Tam jest przepalany budżet i mam takiego sprzedawcę, który kilkanaście tysięcy w kwartał na to miejsce wydał, a zwrot z inwestycji tam był 0,27 przecinek. Czyli wyobraźmy sobie, że nie wiem, 15 tysięcy wydał, a sprzedaż była na poziomie 5 tysięcy. Ale drugi przypadek, o którym chciałem Wam powiedzieć, i nie jest to produkt sezonowy, to po audycie to trochę więcej czasu minęło, około 6-7 tygodni. No, sprzedawca podesłał mi screen, taki screen też jest umieszczony na grupie, że 7 razy mu ta sprzedaż wzrosła na niektórych produktach po audycie, po wprowadzeniu poprawek. Więc no po prostu to działa. Nie będę się bardziej rozgadywał, jak widzicie, czas płynie. Ja dziękuję za wysłuchanie. Dajcie lajka do góry, jeżeli potrzebujecie więcej takich inspirujących wskazówek. Chętnie dla Was nagramy. Mamy tego dosyć dużo w naszej bazie. A jeżeli potrzebujecie indywidualnego wsparcia, zapraszam również do rozmowy i kontaktu. Cześć, do usłyszenia w czwartek.